Paco Power System Blend Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Jesteśmy na podsumowaniu lubelskich Tytanów, u naszych znakomitych futbolistów, którzy zajęli drugie miejsce w polskiej lidze futbolu amerykańskiego, w drugiej lidze i awansowali do pierwszej ligi. Jest ze mną Andrzej Jakubiec, najlepszy rozgrywający. Andrzeju, gratulacje. Spodziewałeś się tego wyróżnienia od trenera? Dziękuję bardzo. To nawet nie jest tyle wyróżnienie od trenera, co jest to wyróżnienie od całej drużyny, bo nagroda została przyznana na podstawie głosów, które oddali poszczególni zawodnicy. Czy się spodziewałem? Nie spodziewałem się, ale miałem nadzieję, że moja ciężka praca zostanie doceniona. No i udało się. Otrzymałem nagrodę dla najlepszego zawodnika ataku. Jest to świetne wyróżnienie. Podziękowałem kolegom z drużyny. Jestem bardzo zadowolony z tego, że akurat mnie ta nagroda przypadła w udziale. Przed sezonem spodziewałeś się, że będzie 7 zwycięstw i porażka dopiero w ostatnim meczu, no i pewny awans? Nie, absolutnie nie spodziewałem się. Osobiście uważałem, że takim celem, do którego powinniśmy dążyć, to są 3 zwycięstwa, 3 przegrane. Były drużyny ewidentnie od nas silniejsze. Ostatecznie okazały się mimo wszystko od nas słabsze. Może oprócz tych u Falcons, z którymi raz wygraliśmy, raz przegraliśmy. Natomiast udało nam się pokazać, że Tytani potrafią być czarnym koniem w każdych rozgrywkach i mamy nadzieję, że w przyszłym roku też będziemy mogli zaskoczyć. Andrzeju, wrócę do Twojej skromnej osoby. Myśląc o futbolistach amerykańskich, widzę faceta, który ma 1,90 m, waży 100 kg, jest duży, potężny, podczas gdy patrzę na Ciebie niespełna 1,80 m, wzrostu może jakieś 70 parę kilo. No, z tym 70 parą kilogramami to przesadziłeś. No tak, nie jestem takim typowym rozgrywającym. Taki typowy rozgrywający ma zazwyczaj ponad 1,90 m. Przy czym powiedzmy jest to pewna też specyfika z jednej strony polskiej ligi, a z drugiej strony też rozgrywania meczów na zasadach NCAA, czyli uniwersyteckich, gdzie zawodnik powyżej 1,90 m, z dużym zasięgiem ramion, dobrze mający świetny przegląd pola ponad głowami swoich kolegów. To jest typowy zawodnik NFL, czyli tej najlepszej ligi futbolowej świata. Natomiast w Polsce zawodnicy mojej postury, mojego wzrostu z powodzeniem też radzą sobie w rozgrywkach także pierwszoligowych. Miałem okazję oglądać bardzo fajnego zawodnika, Damian Kołpak z Lowlanders Białystok, też jest mojego wzrostu, a doskonale radzi sobie na pozycji rozgrywającego i doprowadził w tym roku też swoją drużynę do finału PLFA 1, więc może w przyszłości uda się powtórzyć taki wyczyn. Powiedz internautom Paco.pl, skąd to zamiłowanie do futbolu amerykańskiego, skąd pomysł na grę? Akurat mój pomysł na grę i zamiłowanie do futbolu wziął się od wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem na wymianie studenckiej Work and Travel. Tam dosyć przypadkowo trafiłem na taki plac w Śródmieściu, gdzie akurat był na wielkim telebimie pokazywany mecz lokalnej drużyny Cincinnati Bengals. I od tego momentu po prostu kompletnie wsiąkłem w ten sport, zacząłem się interesować. Wtedy praktycznie nie wiedziałem, z czym to się je, wiedziałem tylko, że taki sport istnieje. Mniej więcej powiedzmy znałem jakiś zarys, ale nie znałem zasad, nie wiedziałem, co zdobywa się punkty, jakie są pozycje na boisku, jakie są strategie. Okazało się, że ten sport po prostu perfekcyjnie utrafił w moje gusta i też częściowo w moje predyspozycje fizyczne. Dzięki czemu mogłem się oddać mu w całości i naprawdę go mocno pokochać. Myślisz, że Lublinianie jeszcze bardziej pokochają futbol amerykański? Tylko przypomnę, że w tym sezonie na meczach pojawiało się 500, 600, nawet 700 kibiców. Myślę, że jeśli będziemy mieć dobre zaplecze organizacyjne, możliwość rozgrywania meczów na dużych obiektach, czy będzie to stadion budowlany, gdzie mieści się około tych właśnie 400-500 osób, czy może kiedyś uda nam się zagrać na przykład na stadionie miejskim albo jakimś innym stadionie, gdzie zmieści się tych osób 1000 i więcej, to myślę, że mamy w przyszłości szansę zgromadzić tak liczną widownię.